Nie. Zdjemy. Dobra. Centrum zlokalizowane jest we wschodnim skrzydle Zamku Dzikowskiego. To jest łącznie siedem pomieszczeń, dwie sale wystawiennicze, jedna sala konferencyjna, która pełni również funkcję biblioteki czytelni, pomieszczenie sanitarne, pomieszczenie administracyjne, dwie toalety, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych. Także łącznie 115 metrów kwadratowych. Koszt inwestycji to jest około 1 000 000 zł. Ten przypadek to pomysł moich najbliższych współpracowników, obecnej tutaj pani naczelnik Jolanty Chyli, jej bliskiego współpracownika, kierownika centrum, pana Konrada Niedźwiedzia i pani Joanny Kozub, szefowej od tego, co najpiękniejsze w budżecie miasta, a więc środków zewnętrznych, poza budżetem miasta. To pomysł, jak wykorzystać potencjał, jaki niesie Zamek Dzikowski, kolebka naszej lokalnej państwowości. Miejmy nadzieję, że ta właśnie inicjatywa, jaką tutaj celebrujemy, przyczyni się do tego, że nasz poziom wiedzy zarówno o obszarach Natura 2000, o najbliższej przyrodzie osiągnie, powiedzmy, taki poziom, żebyśmy, powiedzmy, w tym wyniku zestawienia tych elementów patrzyli mniej więcej na to tak samo, rozumieli to tak samo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ziemi nie odliczyliśmy po przodkach, lecz wypożyczamy ją od naszych dzieci. Myślę, że wasza praca stała się waszym hobby, waszą pasją. Będziecie to robić z oddaniem i zaangażowaniem. Po wielu latach intensywnej eksploatacji siarki mamy teraz trochę powrót do natury, ale myślę, że ten powrót jest odpowiednio wykorzystany, będzie służył właśnie rozwojowi turystyki w naszym regionie. Tak a propos, tutaj z kolegami z centrum jestem dosyć blisko w tematach, jednak zachęcam do tego, żeby tego zaskrońca nie zamykać w tym terrarium. Także tak jak wam mówiłem wcześniej, jest Asia Kozłów, która pewnie pomoże wam napisać projekt interaktywny. Jest taki film, ten do pierwotnej puszczy, polecam, jest to bardzo fajnie zobrazowane. Życie przyrody, są fotograficy przyrody tutaj, na pewno też zaangażują się w sposób właśnie interaktywny, będzie można zobaczyć tego zaskrońca, jak żyje, a niekoniecznie oglądać go na żywo, no, ale oczywiście to jest tylko taka moja namowa, także wielu sukcesów, wszystkiego dobrego. I teraz kolejny punkt naszego programu, bardzo sympatyczny. Podsumowanie konkursu plastycznego. Będziemy wręczać nagrody. Dostało pierwsze miejsce Weronika Gołąbek. Brawo. Kamila Skwara, Katarzyna Buczek, Ewa Kozioł i Oliwia Buszak. Prosimy do nas, jeżeli są wszyscy wyczytani. Prosimy. O, widzę, że tu nauczyciele i mamy. W imieniu dzieci bardzo prosimy. Trzecie miejsce egzekwo Kuba Bytel i Patrycja Wnuk. Bardzo prosimy. Brawo pana Wrażony. No i w tej kategorii, drodzy państwo, wyróżnienia. Ja przeczytam wyróżnionych i bardzo prosimy, aby podeszli do nas. Wiktoria Zdyb, Krystian Furman, Kuba Kołbuc, Natalia Palińska, Dorota Głowacka, Tomasz Wiązkowski, Amelia Stawiarz, Wioletta Kozieja, Karol Lis, Kacper Badawika, Wojciech Kozieja, Kornelia Rzeszowiak, Dominika Kopeć i Zofia Mieszka. To na podsumowanie naszego teraz spotkania w sali wielkiej. Część artystyczna, bardzo przyjemna. Wystąpią nam tutaj wokaliści i tancerze z przedszkola numer 4 w Tarnobrzegu. Usłyszymy piosenkę ekologiczną. Jesteśmy problemem wewnętrznym. Thank you.
Nasza Tarnobrzeska Dolina Wisły to jest całe międzywale Wisły, od Wisły na południu Tułajca, aż po Sandomierz po Góry Świętokrzyskiej, łącznie powierzchnia 4000 hektarów. Centrum będzie promowało ideę ochrony przyrody w formie obszarów Natura 2000. W jaki sposób będzie promowało? Będziemy tworzyli, będziemy robić swoje konferencje, sympozja, tworzymy wystawy, wystawy czasowe, diorama przyrodnicza. Będzie skierowane głównie dla najmłodszych, ale także dla starszych osób. To będzie rola edukacji ekologicznej, edukacji przyrodniczej. Zamierzamy stworzyć dosyć zasobną bibliotekę, także oferta od najmłodszych po najstarsze osoby. W tym momencie w jednej z sal mamy wystawę fotografii przyrodniczej pana Rafała Rozmusa. Człowiek, który potrafi od godziny 4 rano do 20 wieczorem leżeć w upale 30-stopniowym na plaży pod plandeką tylko dlatego, żeby go te gatunki nie widziały, fotografuje. Prawdziwy pasjonat, zobaczycie państwo, zapraszam na wystawę. Druga sala to jest ekspozycja przyrodnicza, ciekawostki, elementy szkieletów, kolekcja przekrojów drzew, po to, że można było zobaczyć, jak drzewo jest zbudowane w środku, czym się różni, czym się różnią te gatunki drzew od siebie. Także w tym momencie to. Jest około 100 zdjęć wybranych, tak, i żeśmy wspólnie wybrali, żeby pokazać, jak wygląda Wisła, jakie ptaki, jakie gatunki ptaków występują. Trochę takie poglądowe zdjęcia ogólnie Wisły widoków, ale też ptaków. Chcemy z kolegami tu pokazywać jak najwięcej gatunków ptaków, jakie my nie wszystkie ptaki zauważamy, widzimy. A fotografia nam tak przybliży, jakie gatunki występują u nas w Tarnobrzegu. To jest tylko obszar naszej Tarnobrzeskiej Wisły. I jeśli chodzi o bogactwo gatunków, to Wisła jest takim szlakiem migracyjnym ptaków i tu jest największe bogactwo ptaków. Wszystkie gatunki, można powiedzieć, które występują w Polsce, przelatują Wisłą, odpoczywają na tych właśnie wyspach, łachach piaszczystych i gnieżdżą się. A niektóre zostają i się gnieżdżą. Z takich najbardziej rzadkich ptaków, który występuje na Wisłie, jest ostrygojad. I z czterech dokumentowanych par, które w Polsce stwierdzono na Wiśle, na rzece, jest moja piąta para i właśnie tutaj u nas w Tarnobrzegu się gnieździ i występuje. Bardzo rzadkie ptaki.